Po takim meczu z pewnością zaostrzyły się apetyty kibiców Stelmetu NIBC Zielona Góra, a rewanżowy mecz w Monako zapowiada się naprawdę emocjonująco. Chociaż po pierwszej połowie wtorkowego meczu w Zielonej Górze nawet najwierniejsi kibice tracili nadzieję na dobry występ biało-zielonych. Mimo to nasi pokazali charakter. Na półmetku rywalizacji w 1/8 finału koszykarskiej Ligi Mistrzów mistrzowie Polski przegrali z drużyną AS Monako, ale potrafili nawiązać równorzędną rywalizację, mimo iż koszykarze z księstwa prowadzili różnicą 23 oczek. First half we didn't play like we supposed to play playoffs and important game against. W pierwszej połowie nie zagraliśmy tak, jak powinniśmy zagrać w fazie playoff. W drugiej połowie zagraliśmy o wiele lepiej, zeszliśmy z minus 20 na minus 2 i to wszystko. Ten mecz dla zawodników Stelmetu od samego początku nie układał się dobrze. Drużyna AS Monako mocno i bardzo fizycznie rozpoczęła spotkanie. Twarda defensywa i szybkie ataki kompletnie rozbiły grę biało-zielonych. Zawodnicy Stelmetu pudłowali, z kolei Monako rzucali kosz za koszem. Oni bardzo, bardzo fizycznie. Bardzo fizycznie i my po prostu nie odpowiedzieliśmy na to. Mieliśmy duży problem z ruchem piłki w ataku, z otwarciem i to nas kosztowało tego, że nasz atak nie był, jaki powinien być. Troszeczkę dostosowaliśmy się już pod koniec drugiej kwarty i myślę, że dużo lepiej to wyglądało w drugiej połowie. Wtorkowe spotkanie w hali CRS miało dwa oblicza. Dwie pierwsze kwarty to zdecydowana przewaga Francuzów i wręcz bezradność naszych, ale druga połowa to solidna koszykówka na europejskim poziomie w wykonaniu zawodników Stelmetu. Mocna postawa w obronie odcięła Francuzów od rzutów z dystansu, a kilka ważnych przechwytów pod koszem sprawiło, że nasi wrócili do gry. Drużyna Andreja Urlepa z tak wymagającym przeciwnikiem potrafiła odrobić 23 punkty straty. We open the game. In good level with good defense. Zagraliśmy bardzo dobrze w pierwszej połowie, w drugiej zagraliśmy gorzej, ale przede wszystkim nie chciałbym mówić o meczu, ale o sędziach w tym spotkaniu. Robię to po raz pierwszy w tym sezonie. Panowie z Grecji i z Litwy dzisiaj gwizdali bardzo dużo rzutów wolnych dla zespołu przeciwnika i jestem z tego powodu bardzo niezadowolony. Rewanż za tydzień, 13 marca, mecz w Monako rozpocznie się o 20:30.